Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście nasz poranek, piątkowy poranek z programem Polska na Dzień Dobra. Już teraz kolejny gość, pan Robert Bąkiewicz, prezes Roty Marszu Niepodległości. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam. Zacznijmy od tematu, który poruszaliśmy podczas naszego ostatniego spotkania. To jest kwestia bulwersująca dla wielu, kwestia tego, co wydarzyło się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Chodzi o zdemontowanie, zdjęcie symboli Polski walczącej, usunięcie też takiego pamiątkowego zdjęcia, obrazu ku czci żołnierzy wyklętych. Pan w nocy z czwartku na piątek nagrał film, udostępnił na portalu X takie nagranie, gdzie właśnie namalował pan na fasadzie budynku znak Polski Walczącej. To również spotkało się z szerokimi komentarzami i z krytyką. Czytaliśmy o tym, że sprawą ma się zająć policja, dlatego pytam, jak obecnie wygląda sytuacja. Czy rzeczywiście sprawa została oddana w ręce policji i co panu grozi? Przede wszystkim nie wszyscy krytycznie ocenili. Wiceprezes tutaj na łamach waszej telewizji, wiceprezes Związku Żołnierzy Armii Krajowej powiedział o tym, że atencję oddaje wręcz za te działanie, dlatego że trzeba to wydarzenie patrzeć przez pryzmat wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz w innych ministerstwach, w których dochodzi po prostu do likwidowania, do demontowania symboliki narodowej, patriotycznej. Tak naprawdę następuje odcięcie od tych elementów spuścizny historycznej i uderzania w tożsamość narodową Polaków. Dlatego te moje działanie było skierowane w ramach pewnego protestu wobec tych skandalicznych zachowań. Inaczej go nie można go oceniać. Ja uważam, że działałem w stanie wyższej konieczności. Potem późniejsze komentarze ministerstwa, że tam miał być remont, nie potwierdzają się w żaden sposób, dlatego że tutaj chociażby posłowie suwerennej Polski przeprowadzający kontrolę poselską w środku ministerstwa mówili o tym, że takie działania nie były podejmowane, a ta decyzja była polityczna. Natomiast faktycznie w tydzień temu policja, podobnież mówię, przekazała informacje do prokuratury, zebrany jakiś materiał dowodowy w kwestii tego czynu dokonanego przeze mnie. Natomiast ja w tej chwili, do tej pory organy ścigania czy służby w żaden sposób ze mną się nie kontaktowały, nie wyjaśniały tej sprawy. Moi pełnomocnicy w tej chwili wysyłają do prokuratury informacje, że jeśli byłaby taka potrzeba, jestem gotowy do tego, żeby składać obszerne zeznania w tej sprawie. I uważam, że jestem niewinny, że jestem osobą, która stoi na straży właśnie wartości, które stoją dużo powyżej tego niż oskarżenia, które w moją stronę padają. Dzisiaj mamy do czynienia przecież z działalnością rządu, który w wielu wymiarach pokazuje, że ani nie jest demokratyczny, ani nie dba o praworządność, a tym bardziej nie dba o polską spuściznę narodową, historyczną, o jej pamięć, uderza w symbole narodowe, uderza tutaj w żołnierzy niezłomnych, jak to miało miejsce przy zdjęciu tej tablicy. No i symbol dla Polaków święty, Polskę walczącą, symbol Polski walczącej. Dlatego nie powinno być naszej zgody na to, że nowe jakby porządki wprowadzane przez tą władzę spotykają się z pełną akceptacją polskiego społeczeństwa, szczególnie polskich patriotów. Ja w ten sposób po prostu zaprotestowałem. Czyli tutaj oficjalnych informacji jeszcze nie ma, co dalej z tą sprawą, ale na pewno będziemy Państwa na bieżąco informować. Zmienimy teraz temat, ponieważ to tło naszej rozmowy jest nieprzypadkowe. To jest bardzo istotny temat. Protesty rolników w całej Europie. Te protesty dotarły też do Polski, ale już mamy zapowiedź, że 9 lutego Polska ponownie stanie, tak możemy powiedzieć. Rolnicy wyjadą swoimi traktorami na ulicę, zamierzają
zamierzają zablokować drogi i ten protest ma trwać przez 30 dni. Tutaj widzą Państwo na ekranach telewizorów zdjęcia z tego, co wczoraj działo się w Brukseli. Tam też nadzwyczajny szczyt Rady Unii Europejskiej i no, interwencja policji, między innymi użyto gazu łzawiącego, różnego rodzaju nieczystości, jajka zostały wylewane, były wylewane na ulicę, także trafiały w budynki Parlamentu Europejskiego. Panie Robercie, o czego możemy się spodziewać 9 lutego w Polsce? Czy pana zdaniem rolnicy, no nie tylko w Polsce, ale w całej Europie powiedzieli jasne nie, stop, mamy dość, protestujemy przeciwko tej polityce Unii Europejskiej, która cały czas trwa, która jest kontynuowana? Po pierwsze, popieram tą aktywność polskich rolników, dlatego że to, co wyprawia Unia Europejska, to jest faktycznie anihilacja polskiego rolnictwa, rozłożona tylko w czasie. Dzisiaj widzimy, że te wszystkie programy związane z ochroną środowiska i z klimatem de facto prowadzą do zubożenia całego społeczeństwa Unii Europejskiej, a szczególnie uderzają w mojej ocenie w polskie rolnictwo. Polskie rolnictwo od początku jakby bycia Polski jako członka Unii Europejskiej no, nie miało równych praw jak chociażby rolnicy w Niemczech i we Francji. A dzisiaj niemieccy i francuscy rolnicy strajkują. Tym bardziej powinni robić to polscy rolnicy, bo ci rolnicy, francuscy i niemieccy, jeśli wywalczą sobie lepsze warunki egzystowania czy domykania tego systemu wyłączania rolnictwa w Unii Europejskiej, to za to cenę większą zapłacą po prostu polscy rolnicy. I dzisiaj Polska się budzi, polski rolnik się budzi, dlatego że widzimy to, że te wszystkie podejmowane aktywności Unii Europejskiej nie tylko doprowadzają do zubożenia konkretnych grup społecznych, ale one po prostu powodują, że unijna gospodarka staje się niekonkurencyjna z gospodarkami chociażby Azji czy Stanów Zjednoczonych. A nawet można powiedzieć, że Afryka chyba w tej chwili robi większy progres gospodarczy niż Europa. No, ci szaleńcy w Brukseli, ci szaleńcy w Berlinie, przyjmując ten lewacki plan tak zwanej ochrony środowiska, jakichś fałszów klimatycznych, po prostu doprowadzają do tego, że gospodarka europejska staje się gospodarką zupełnie niekonkurencyjną na rynkach międzynarodowych. To Panie Robercie, to jeszcze zapytam na koniec, czy pana zdaniem protestować będą kolejne grupy społeczne, generalnie mieszkańcy Unii Europejskiej, bo tak jak pan powiedział, no Unia Europejska chce sterować polskim rolnictwem, nie tylko rolnictwem europejskim, ale przecież no, te różnego rodzaju regulacje dotyczą też naszego życia codziennego, dotyczą tego, jakimi samochodami mamy jeździć, jakie paliwo mamy tankować, czy w jaki sposób mamy ogrzewać nasze domy. I to właściwie cały czas idzie do przodu, cały czas postępuje. Proszę Państwa, my powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, co się dzieje w Polsce. W Polsce są zamykane chociażby elektrownie. W tej chwili został wydany wyrok na elektrownię Bełchatów, która produkuje bardzo ważną część energii dla Polski. Przez to staniemy się niekonkurencyjni w wielu tych przestrzeniach gospodarki. Trzeba bronić polskich górników, trzeba bronić Bełchatowa. Nie można dać się kupić jakimiś łapówkami, w cudzysłowie oczywiście, które będzie Komisja Europejska rozdawała, żeby no, tych buntów społecznych było jak najmniej, bo oni prowadzą nas po prostu do jakiejś totalnej biedy. To są szaleńcy. To są szaleńcy, którzy wymyślili sobie po prostu pewien program, który unicestwi Europę, ale przede wszystkim unicestwi Polskę. Bo Niemcy, proszę Państwa, Niemcy będą w Europie dbali o to, żeby zachować przewagi konkurencyjności nad takimi państwami jak Polska. Dlatego można spodziewać się kolejnych protestów w Polsce. Ja uważam, że tutaj górnicy czy w ogóle ta gałąź gospodarki energetyczna będzie protestowała, dlatego że dzisiaj domykanie tego systemu grozi po prostu utratą ich miejsc pracy, a Polakom grozi płacenie po prostu horrendalnych rachunków za energię, za ogrzewanie i tak dalej. I będzie powodowało wzrost cen wszystkich innych produktów, bo energia po prostu jest jedną z głównych składowych produkcji.
I tu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Robert Bąkiewicz, prezes Roty Marszu Niepodległości, był moim i Państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. A już za chwilę tutaj w studiu kolejny gość, pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość i oczywiście tematy aktualne. Do zobaczenia.